Pomorze to od lat jeden z najsilniejszych ośrodków aerobiku sportowego na akademickiej mapie Polski. W hali sportowej przy ulicy Hallera odbyły się wojewódzkie eliminacje do Mistrzostw Kraju studentów i studentek w tej dyscyplinie sportu. Jesteśmy na obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konkretnie w hali sportowej, Studium Wychowania Fizycznego i odbywają się tutaj Akademickie Mistrzostwa Pomorza w aerobiku sportowym. Występy zawodniczek i zawodników oceniała liczna komisja sędziowska. Mamy trzech sędziów aerobikowych, dwóch technicznych i dwóch artystycznych. Komisja aerobikowa zajmuje się krokami aerobikowymi, przejściami, różnorodnością różnych elementów. Patrzy na to, czy to jest aerobik, czy może jakaś inna dyscyplina sportu, pokrewna, jak gimnastyka artystyczna czy sportowa. Komisja artystyczna patrzy na choreografię, na przemieszczanie się po planszy, na artyzm, no i na taki ogólny przekaz. Natomiast komisja techniczna patrzy na elementy trudności, na kompulsory i na obligatory. Na najwyższym poziomie stała rywalizacja solistek. Chociaż rywalizacja to chyba nie najlepsze słowo, bo zarówno Marta Stachowicz, jak i Agnieszka Wojewódka, studentki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, razem trenują i czerpią z tej współpracy obopólną korzyść. W zeszłym roku było tak, że z Martą trenowałyśmy trochę osobno. W tym roku jednak razem trenujemy cały czas i myślę, że to jest takie fajne, bo Marta robi coraz trudniejsze elementy. Mnie to jakoś w jakiś sposób motywuje i tak naprawdę napędzamy się nawzajem. A przy okazji myślę, że to jest taka zdrowa rywalizacja, bo co prawda mogłybyśmy rywalizować i życzyć którejś, żeby się potknęła, a tak nie jest. I naprawdę Marta jest tutaj takim moim dużym wsparciem na zawodach. Pozytywne. Razem trenujemy jakieś różne skoki, te same elementy i jak jedna odkryje jakiś sposób, patent na coś, no to wiadomo, dzielimy się tym i łatwiej jest razem robić. Poza tym jak się widzi, jak ktoś dobrze coś robi, no to łatwiej jest też samemu to później wykonać. Tym razem to Marta była lepsza, a obie studentki jeszcze po razie stanęły na najwyższym stopniu podium za triumfy w klasyfikacji par i trójek. Do Katowic na Akademickie Mistrzostwa Polski obie studentki pojadą walczyć o medale. Chciałybyśmy, zrobimy co możemy, ale to też nie jest tak, że musimy. Po prostu każdy chce zrobić, najlepiej siebie pokazać. Ja bym chciała po prostu być lepsza niż w zeszłym roku. Lepsze mieć elementy i tak dalej. Ja zawsze unikam tego sformułowania, że jadę bronić tytułu. Wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy to siedzi, ale zawsze dla mnie ważniejsze było, żeby po prostu, żebym ja była zadowolona z tego, co robię, żeby złapać kontakt z publicznością, żeby to się podobało. No a jak sędziowie ocenią, to tak naprawdę już jest dla mnie drugorzędna sprawa, a wiadomo, że walka będzie, więc tak naprawdę czy ja, czy Marta i tak będę zadowolona. Jedziemy po medale, jak zwykle. Zawsze ciężko pracujemy i zawsze myślimy o medalach. Mamy taki priorytet. Także Mistrzostwa Pomorza są dla nas takim ważnym etapem startowym. W tym momencie sprawdzamy nasze wyszkolenie. Jeszcze mamy 2 tygodnie i dzięki temu widzimy, co mamy poprawić, na czym się skoncentrować, żeby te medale były. A wiadomo, Gdański Uniwersytet Medyczny od 2005 roku tak naprawdę nigdy nie wraca bez medalu. Wystarczy mieć nadzieję, że walka o złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski również będzie wewnętrzną sprawą gdańskich studentek. Wszystkim reprezentantom trójmiejskich uczelni życzymy zdobycia w Katowicach jak największej ilości medali.